Dzień dobry, dziewczyny. Stukam się z wami poranną kawką. Dzisiaj zrobiłam sobie kawę typowo, tak po prostu z czajnika, sypaną. Nie robiłam w ekspresie. Najzwyczajniej w świecie mi szkoda z tego względu, że niestety, ale przez coś straciłam węch i smak. Przez ten mój katar, przez te moje zatoki. Czekam, aż mąż wybierze receptę dzisiaj, żeby sobie wziąć leki, bo po prostu... Mam nadzieję, że mi przejdzie, że mnie nie rozłoży na maksa z tego względu, że planujemy wyjazd do Zakopanego. Tak, Antosia sobie wycina na dywanie wycinanki po prostu. Załapała nożyczki, wiecie, zabawa nożyczkami i wycina wszystko. I wychodzi jej to coraz lepiej. Także jestem dumna, że ogarnia już nożyczki, wiecie, manualnie w ręce. O, pięknie, uwaga. No, a ja zbieram się za pościelenie łóżka, bo łóżko tam leży rozwalone jeszcze. Jeszcze w ogóle nawet nie robiłam sobie pielęgnacji, tylko zrobiłam sobie tą kawę. Także stukam, piję kawkę. Godzina 8. 8:01. Pokaż. O, jak pięknie wycięłaś. Ja też taką sarenkę. Sarenkę, no, ale ładnie mówimy, nie? Piękną sarenkę Tosia wycięła, tak, ślicznie, pokazałam, no. Dobra, dobra, to ja się na razie rozłączam, ogarnę sobie łóżko, w sumie to nie będę go chyba ścielić, tylko zaścielę sobie, tak. I zabiorę się za pielęgnację, wczoraj się opaliłam, wczoraj się opaliłam samoopalaczem z tego względu, że już po prostu wczoraj się czułam naprawdę źle. Jak jestem jeszcze biała, taka wiecie, skóra nieopalona, to człowiek od razu się gorzej czuje. A jak się opala tym samoopalaczem, to wydaje się, jakbym była zdrowsza i wiecie, wizualnie nawet lepiej wyglądam. Dobra, uciekam na razie i odezwę się do was jeszcze później. Nie wiem, jakie dzisiaj plany są, bo w sumie nic konkretnego takiego nie mam do zrobienia. Udało mi się sprzedać ostatnio trochę rzeczy na Vinted i zapraszam was, jakbyście coś tam szukały, to możecie sobie zawsze zerknąć, linka znajdziecie na dole do tego Vinted. A ja zabieram się za testy z serum, słuchajcie, bo właśnie tu wam chyba nie mówiłam, bo na Instagramie pokazywałam, załapałam się do testów nowych ser z marki Nature Queen i mam 3 intensywnie liftingujące serum, serum regulujące, czyli do cery tłustej, takie jaką ja mam, i serum nawilżająco-witaminowe. I sobie zapodam teraz to liftingujące, albo może nie, dobra, te nawilżająco-witaminowe i użyję do tego tego mojego masażera. Gdzie ja go mam? O, tu jest. Tak. Wymasuję się. Na usta sobie tylko maseczkę nałożę, tą Lanage. Uwielbiam tą maseczkę. Ona przepięknie nawilża, nabłyszcza i zmiękcza usta. A pod oczy nałożę sobie ten krem z Germain de Cappuccini. Dobra. Tak, dziewczyny, zabieram się za pielęgnację. I idę się zaraz inhalować znowu. Mam nadzieję, że mi to przejdzie. Bo tak zacząć nowy tydzień, słuchajcie, w ogóle z takim przeziębieniem, że no nic nie czuć smaku węchu. Ja nie wiem, jak ja będę gotować. Tak, dobra, uciekam na razie. Odezwę się później. Dobra, podejście numer 3, słuchajcie. Mikrofon mi padł, nie naładowałam i zapomniałam go podłączyć, a zabieram się do zrobienia sobie tych brwi, bo ostatnio robiłam właśnie live'a na Instagramie i pytałyście się mnie właśnie o tą hennę. Ja mam tą hennę Hornung Anna 20 gram w 3 kolorach, czarna, brązowa i grafitowa. Ona jest tylko w takich kolorach dostępna i właśnie sobie tak pomyślałam, że odpalimy sobie telefon i zrobię sobie tą hennę przy was, żeby mniej więcej wam pokazać co i jak, ale
w dalszym ciągu ją ogarniam, żeby tak, wiecie, perfekcyjnie do wszystkiego dojść. Mam tutaj kieliszek, w tym kieliszku wsypałam sobie dosłownie o taką, o widzicie, tyle mam tej henny proszkowej. No i do tego idzie proporcjonalnie 1:1 woda utleniona 3%. Pamiętajcie, jak robicie sobie, sorry, jakąkolwiek hennę, to przed przystąpieniem właśnie do wykonywania w ogóle henny i farbowania brwi robimy peeling przede wszystkim tutaj delikatnie, dokładnie pomiędzy włoskami, żeby złuścić sobie martwy naskórek, a następnie odtłuszczamy. Ja odtłuszczam to, słuchajcie, Skinceptem. Tutaj mam co prawda inną butelkę, ale ja ją sobie uzupełniam po prostu. Także odtuściłam sobie brew i do tego będę potrzebowała pędzelek. I muszę Wam powiedzieć, że do tej henny najlepiej jest jak najmniejszy, najbardziej precyzyjny pędzelek. Ja tutaj mam z Nashi, ale on jest za duży. Muszę sobie po prostu jechać do sklepu plastycznego, najlepiej do sklepu plastycznego, i taki mega, mega cieniutki, malutki, mega precyzyjny pędzelek po prostu sobie kupić, zarówno i będę miała i do brwi, i do szminek, w sensie do wyrysowania ust, więc pokażę Wam, jak to zrobić dokładnie. No i tutaj mam ten kieliszek, wlewam sobie tak proporcjonalnie parę kropelek tej wody utlenionej do tej henny. Ona dosyć szybko, słuchajcie, się wyrabia. Muszę sobie dosypać jeszcze troszeczkę tego proszku, bo wlało mi się po prostu za dużo tych. Zwlało mi się za dużo wody utlenionej. A teraz mam. Dobra. O, ona już tu mi zafarbowała, słuchajcie, na czarno. W sensie, no, wyrobiła się delikatnie. Ja sobie jeszcze ją troszkę tutaj wymieszam dokładnie i będę aplikować właśnie na, ale mam brudne lusterko. Zaczynam zawsze robić hennę od środka, kierując się do zewnętrznego kącika, żeby tutaj było jak najbardziej takie naturalne przejście. I tą hennę, dziewczyny, nakładamy takim ruchem wklepującym. Za duży mam ten pędzelek, przez co może mi się właśnie, przez to, że on jest taki dosyć spory, nie robi się tak bardzo precyzyjnie. Im mniejszy pędzelek, im bardziej precyzyjny pędzelek, to lepiej będzie Wam się nakładać hennę. Także, no widzicie, takim ruchem wklepującym delikatnie staram się tak punktowo dosłownie nakładać tą hennę, żeby za bardzo tą henną nie smyrać po skórze, bo ona bardzo szybko łapie i może nam po prostu skórę ubrudzić. Nie będzie takich ostrych, fajnych krawędzi, jakie myślę, że byśmy chciały. Dobra, rozłączę się na razie, nałożę tą hennę. Ona bardzo szybko łapie kolor, zresztą to widzicie, więc żeby skupić się na tej hennie, to się chyba rozłączę. I takim właśnie mocno, takim po prostu wklepującym ruchem będę sobie tą brew robić. Ona szybko też zastyga. Dobra, no zobaczcie, ja sobie tutaj nałożyłam tą hennę. Muszę wyrównać, żeby ta była tak samo. I tu na samym początku, widzicie, nie nakładałam praktycznie tej henny, dlatego żeby po prostu na sam koniec sobie tak delikatnie dołożyć, dlatego że ona, no mówię, dosyć szybko łapie, mocno chwyta, więc no jest to ciężkie do ogarnięcia, bo ta henna bardzo szybko łapie, więc pamiętajcie, dziewczyny, że jak się zabieracie za tą hennę, żeby się skupić tylko na niej, także rozłączam się na razie, żeby nie przesadzić. No dobra, słuchajcie, zmywanie tych brwi zawsze zaczynam od wewnętrznego właśnie kącika, żeby to było jak najjaśniejsze, i robię to już teraz, żeby za długo to nie trwało, żebym nie miała takich mocnych, mocnych, ciemnych. Wacik z wodą normalnie moczę w wodzie, przytrzymuję chwilę, żeby mi to
się trochę rozpuściło, bo ona dosyć szybko, patrzcie jak ona łapie. Ona tak łapie szybko, że to jest w ogóle masakra. Dlatego podejrzewam, że te brwi i tak mi wyjdą ciemne, bo się nie skupiłam na hennie, tylko po prostu na tym, żeby Wam to pokazać. Ale metodą prób i błędów pamiętajcie, że dojdziecie do tego raz, dwa. Dobra, ścieram sobie całą, przytrzymuję trochę, żeby ona się rozpuściła. Będzie brew zdecydowanie chyba za mocno. No i zobaczcie, jak te brwi wyglądają. Mega ciemne, a patrzcie na to. Po prostu zafarbowała cała skóra, no jak tatuaż, cały czarny. Tu sobie od przodu delikatnie, jeszcze póki ona jest na świeżo, to możecie sobie tak delikatnie ten przód rozetrzeć i wtedy tutaj się zrobi taki delikatny efekt ombre. No nie są one idealne i nie są perfekcyjne i nie jestem w 100% z nich zadowolona, ale to słuchajcie dziewczyny, z tego względu, że no tak jak mówię, tą henną musimy pracować na mega precyzyjnym pędzelku. Podejrzewam, że o, tego typu pędzelek nawet, słuchajcie, dużo lepiej by się sprawdził, bo mogłabym bardziej precyzyjnie wyrysować, ale on jest tu na tyle długi, nie jest taki sztywny. Najlepsze będą takie pędzelki, takie coś na tej zasadzie, tylko żeby on był bardzo króciutki i mały. Im mniejszy, tym lepszy, tym wtedy lepiej precyzyjniej sobie zrobimy te brwi. Ale widzicie, że one są po prostu mocno czarne. Z daleka wygląda spoko, tak mi się wydaje. Już co prawda, tak jak mówiłam, tą chusteczką sobie powycierałam gdzieniegdzie, żeby one były takie bardziej naturalniejsze, żeby nie miały takich ostrych krawędzi i granic, ale podejrzewam, że one po prostu jutro już będą wyglądały znacznie lepiej, z tego względu, że mi się troszeczkę to, wiecie, no zetrze, żeby to było takie delikatniejsze. W tym momencie to nawet nie potrzebuję ich malować, stylizować i tak dalej. Są włoski, włoski będą bardzo długi czas, takie mega, mega kruczoczarne, co mi się bardzo podoba. No, a skóra, ze skóry to mi zejdzie, tak myślę, za 3 dni. Już chyba nie będę miała w ogóle, tak mi się wydaje. Także no, polecam Wam tą henne, dziewczyny, ale tak jak mówię, musicie z nią się nauczyć pracować, ogarnąć sobie technikę, wszystko. Tej henny po prostu trzeba się nauczyć, bo to nie jest henna taka, jak wiecie, te wszystkie inne refektosil i tak dalej, te farbki, bo one nie farbują tak mocno, no a ta to po prostu jak chwyci to na mur beton i musicie uważać, żeby sobie ciuchów nie ufajdać nią, bo już nie puści, jak Wam gdzieś kapnie. Dobra, ja uciekam, ogarniam troszkę chatę, posprzątam sobie, kawę wypiłam i zobaczymy, jak to tam dalej będzie leciało. Także no polecam Wam, dziewczyny, tą hennę, bo naprawdę trzyma mur beton, ale trzeba się z nią nauczyć po prostu pracować. I jest, tak jak mówię, dostępna brązowa, grafitowa i czarna. Może następnym razem sobie grafitową spróbuję. No, można te proporcje mieszać. Ja sobie próbę testową robiłam, słuchajcie, tutaj na ręce. Namalowałam sobie jakieś serduszko i sobie po prostu sprawdziłam, przetestowałam, czy nic mi po niej nie będzie. Bo pamiętajcie, że nieważne jaką hennę robimy, to wcześniej musimy wykonać próbę uczuleniową, bo i takie zwykłe ziołowe, naturalne produkty mogą nas uczulić. No i najprawdopodobniej znowu poległam, bo mi po prostu zawaliło tutaj wszystko. Wzięłam sobie już tabletki, lekarstwo, robię cały czas inhalację i modlę się, żeby mi tylko do piątku przeszło. Bo wiecie, co jest najgorsze? Jest to, że człowiek, że straciłam węch i smak. Tak, to jest najgorsze. Ale mam nadzieję, że raz, dwa przejdzie, że się wykuruje i że w piątek już będę jak nowonarodzona. Dobra, uciekam zrobić sobie trochę inhalacji. Myślałam, że uda mi się coś więcej tego materiału teraz nagrać, ale nie wiem, czy dzisiaj cokolwiek jeszcze będę dogrywać. Ciemno się, patrzcie, jak te brwi w ogóle, jakie ciemne. Na zewnątrz tak samo, taka szaro-bura pogoda, że najchętniej to bym przespała, ale się nie da. Zaraz sobie zmyję paznokcie i odświeżę kolor. Tak to jest przy zwykłych paznokciach. Problemy, problemy, ale mam problemy. Dzień dobry.
Właśnie strzelam sobie gripexa. Słuchajcie, jak nas przeczołga ten tydzień, to będzie święto. Jak nie ja, to ktoś tutaj z domowników. Jak nie ja, to ktoś z domowników i muszę Wam powiedzieć, że coś nas ten wszystkich tutaj, ten wirus jakiś nie chce po prostu puścić, bo cały czas coś. Więc ja się dalej wspomagam jakimiś lekami, syropami, no może nie lekami, syropami, tabletki mam, które mi lekarka przepisała i łykam po prostu ten gripex, żeby wrócić w pełni sił i sprawności, bo w dalszym ciągu, słuchajcie, węch i smak mam zaburzony, także ja mam taki problem co roku z zatokami. Także mam nadzieję, że szybko minie. Antosia też dzisiaj coś nie bardzo w nocy się czuła, więc też robimy inhalację, syropki, już przeszła jej, już się lepiej czuje po nocy ona, także ogląda bajkę, a ja już który drugi, trzeci dzień chodzę z kolei, taka wiecie, nieogarnięta, ale naprawdę nie chce mi się, jak jest co robić w domu, wiecie, całkowicie się zająć dzieckiem, które jest chore. I jeszcze jak się mama nie za bardzo czuje, no to wiecie, nie ma się ochoty i siły, żeby po prostu się malować i tak dalej. No ale głowę to ja sobie muszę zaraz iść umyć, bo już nie mogę patrzeć po prostu na te swoje włosy, szczerze Wam powiem. Także szczelę sobie tego gripexa i zabiorę się zaraz za zupkę, bo będę robiła z Thermomixa dzisiaj znowu tą zupę kalafiorową z kabanosem, tylko że ja robię z kiełbasą wiejską, bo mi została. Dobra, słuchajcie, ja się zabiorę zaraz za mycie głowy i chciałam Wam pokazać właśnie, co teraz używam, bo słuchajcie, zabrałam się intensywnie za testy właśnie tych dwóch produktów z pudełka Pure Beauty, które było to walentynkowe. Mamy tu ten szampon z kofeiną marki Seborin, producent Schwarzkopf. No niestety nie ma tutaj nic po polsku, ale Wam tutaj gdzieniegdzie coś napiszę. On jest ogólnie skierowany dla takich włosów słabych, przerzadzonych, cienkich i muszę Wam powiedzieć, że faktycznie bardzo fajnie oczyszcza i fajnie sobie radzi z moimi włosami. I tak samo ta odżywka Artishock. Mamy tutaj ekspresową kurację chroniącą i utrwalającą kolor, wyciąg z karczocha, ekstrakt z kawioru i puder perłowy. I jest to, słuchajcie, taka odżywka, którą jak przytrzymam troszeczkę dłużej na włosach, to ona naprawdę bardzo fajnie mi wygładza te włosy. Zapach jest taki, powiedziałabym, troszkę specyficzny, bo taki trochę jakby, powiedziałabym, ziołowy, no nie za bardzo mi się zapach podoba. Tutaj zapach znowuż tego szamponu kojarzy mi się, jakby to był szampon, słuchajcie, męski, ale to nie jest szampon skierowany dla mężczyzn, także bardzo fajnie faktycznie się pieni i naprawdę ten duet, to połączenie używam teraz od jakiegoś czasu i naprawdę widzę, że te moje włosy są bardzo fajnie oczyszczone, fajnie nawilżone, fajnie utrzymują oczywiście kolor, nie blaknie tak szybko ten kolor właśnie po tej odżywce i muszę Wam powiedzieć, że no nawet jestem zadowolona. No i ja tą odżywkę trzymam na głowie tak do 10 minut, także zabieram się teraz za umycie głowy tym zestawem i podlinkuję Wam jedno i drugie na dole w opisie, żebyście mogły sobie poczytać. Także dobra, zabieram się za mycie głowy i uciekam do Antosi. No dobra, zupka mi się gotuje, a tutaj mi przyszła kolejna super przesyłka od dziewczyn z Laros, ponieważ szykuje się bardzo fajna akcja właśnie na z Laros, także śledźcie, obserwujcie zarówno dziewczyny w Laros, sklep Laros oraz i moje media społecznościowe, bo ja też zawsze daję Wam synka o bardzo fajnych akcjach, także ja otwieram, zabieram się za otwarcie tej przesyłki, bo nie ukrywam, że jestem ciekawa, co tu się w środku znajduje. Wiem, że będą tutaj, słuchajcie, polskie marki, także dobra, zerknę sobie, co tam jest, nacieszę oko i zabieram się dalej do kończenia zupki. Dzień dobry dziewczyny, kawka poranna. Muszę Wam powiedzieć, że wczorajszy dzień to była w ogóle jakaś porażka. Antosia mi się rozchorowała i dzisiaj była taka pierwsza noc, że tak spokojnie spała, więc nic, słuchajcie, nie nagrywałam, a wczoraj to w ogóle dzień taki był, taki wiecie, praktycznie cały dzień na łóżku.
praktycznie cały czas na rękach i tak dalej, więc troszkę taka padnięta byłam. Patrzcie, jak te brwi się fajnie wyrównały. Zeszło tutaj już tak trochę ze skóry. Został jeszcze tam taki delikatny zarys, ale naprawdę fajnie to wygląda. Ja się teraz zabieram za pielęgnację. Wczoraj właśnie pokazywałam, że przyszła przesyłka mi ze sklepu La Rose, bo szykuje się bardzo fajna akcja od piątku na polskie marki. Więc w piątek albo w sobotę też pojawi się filmik taki z takim właśnie podsumowaniem mojej pielęgnacji polskich marek z La Rose. A te kosmetyki, które teraz dostałam, to muszę Wam powiedzieć, że niektórych w ogóle nie znam. Zabieram się właśnie za testowanie, bo mamy tutaj taką markę, która się nazywa Linia. I tutaj mam kremik, mam booster rozjaśniający, depigmentujący i muszę Wam powiedzieć, że zaraz sobie go nałożę. Mam tutaj markę Creamy, też nie znam tej marki, a słuchajcie, to jest polska marka i mamy tutaj tonik różany, hydrolat, właśnie sobie przed chwileczką spryskałam twarz i mamy też taką markę, czekajcie, jak ona się nazywa, Veoli Botanica. I szczerze, to tej marki też nie znam. Mam tu taki skoncentrowany balsam pod oczy i mam olejek z różą. Relaksujący olejek do ciała z płatkami z róży. No i też tego nie znam. Także ja się zabieram za pielęgnację. Spróbujemy sobie dzisiaj ten booster właśnie. A to jest takie, o, to jest takie lejące. Czekajcie. No, takie troszkę lejące. Bardzo delikatne, fajne będzie się nadawać pod krem. No, takie mega, mega delikatne. Pachnie delikatnie, tak cytrusowo troszkę. Dobra. To teraz oprócz tego to sobie nałożę jeszcze ten kremik z tej samej serii. O. I od razu sobie zrobię tym masażerem. Także zabieram się intensywnie, słuchajcie, za testy. Jestem jeszcze w piżamie, także idę się zaraz przegrać, śniadanko zjeść, kawę dopić. I niech ten dzień leci. A muszę Wam powiedzieć, że za oknem to jest w ogóle masakra, bo leje deszcz. Jest szaro-buro ciemno. Więc się nic nie chce. Dobra, zabieram się za tą pielęgnację. Nałożę sobie teraz ten kremik, użyję mojego masażera i lecimy z tym dniem. Dobra, słuchajcie, chyba będę kończyła tego vloga, bo nic ciekawego nie dzieje. Siedzę cały czas w domu i od Antosi do kuchni, od kuchni do Antosi i tak cały dzień praktycznie. Zapowiada się dzisiaj taki sam dzień dokładnie jak wczoraj. Także nie ma sensu przedłużać. Życzę wszystkim mamusiom i wszystkim dzieciom dużo zdrówka. Niech się już skończy ten taki sezon, wiecie. No, taki powiedziałabym szaro-buro jesienno-zimowy, bo no, po prostu aura za oknem w ogóle nie sprzyja zdrowiu. Taka mocno, mocno zdradliwa jest ta pogoda, bo trochę słońce świeci, ale naprawdę zaraz zawieje, przewieje i gotowe przeziębienie. Także mam nadzieję, że Wy jesteście zdrowi, że się kurujecie. No, który lubisz malować? No to dobra. Żółty jest kurczaczek, nie? A mama będzie malować Pinokio. Kurka. Kurka jest też taka brązowo-żółta? Może taka bardziej? Nie mamy tu brązowej kredki. Trzeba będzie tam wziąć, nie? Nie mam. No dobra, to malujemy. Pięknie. Widać. No piękny. No dobra, my sobie tutaj troszeczkę malujemy jeszcze i będę kończyć dzisiaj tego vloga. Nie ma sensu przedłużać. Muszę sobie, słuchajcie, zmienić zapięcie. Gotowy już? O, jaki piękny. Czekaj, może ta będzie kolorowa. Będzie kolorowa, no. Muszę sobie zmienić zapięcie tutaj do tego łańcuszka, bo mi się tamto... Małe te kolory. Kolory, o tak. Małe. Małe, dobrze. Może być tu.
Dobra. Dobra, dziewczyny, kończę. Zajmuję się Antosią. Będziemy sobie tutaj malować. Dzisiaj już zmontuję tego vloga i wrzucę. I tak, aha, na następnym vlogu Wam, słuchajcie, pokażę, co zamówiłam z Shein. W sumie to dla Lenki głównie. Ale zamówiłam sobie jeden taki topik. I pamiętajcie, że z tym kodem Onet jest minus 15% na zamówienia z Shein, a teraz jeszcze jest darmowa wysyłka powyżej 49 zł. Także takie nawet pierdółki, wiecie co, do domu można, myślę, że sobie zamówić. Albo na przykład jakbyście chciały sobie tą kurtkę choćby nawet zamówić, czy ten komplet taki, co Wam ostatnio pokazywałam, ten taki... taki trochę jakby różowy, ten taki, wiecie, typowo po domu, ten dzianinowy, cieniutki, to myślę, że warto skorzystać. Dobra, uciekam bawić się z Antosią, póki jest nawet w miarę ok, także będziemy malować. Nie, Tosia? Dobra, to miłego. Buziaczki. Tak, Tosiu? Dobrze, pa.